Jeśli chodzi o prawa kobiet, to pod rządami Prawa i Sprawiedliwości cofamy się do XIX wieku. Co zrobić, żeby tak się nie stało? Bardzo trudne pytanie. Otóż przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba działać razem na rzecz zmiany świadomości, że nie tylko nie można tego robić z punktu widzenia praw kobiet, ale ja bardzo jestem za tym, żeby używać argumentów ekonomicznych i powiedzieć, że to się po prostu nie opłaca. Bo wydaje mi się, że każdy rozumie, tak jak wszystkie rodziny zrozumiały, że dostaną te 500 zł, każdy rozumie, jeśli te 500 zł im zabiorą w pewnym momencie, bo po prostu w budżecie nie będzie na to pieniędzy. Także ja myślę, że trzeba promować tą tezę, którą wszystkie kraje już zaakceptowały, że nie opłaca się nierówność kobiet i mężczyzn. I w związku z tym ta zmiana świadomości, która nastąpi i następuje, jest w interesie wszystkich. Z punktu widzenia ekonomii, polityki społecznej, polityki socjalnej, jakie największe zagrożenia płyną dla kobiet pod rządami Prawa i Sprawiedliwości? No ja myślę, że najbardziej takim zagrożeniem jest kwestia demobilizacji zawodowej kobiet, to znaczy takiego ryzyka, że duże grupy kobiet, te, które są w gorszej pozycji na rynku pracy, mniej zarabiają zwłaszcza, po prostu wycofają się z rynku pracy. I one będą w sytuacji, kiedy załóżmy dziecko skończy 18 lat, przestaną dostawać dodatek na tą dwójkę dzieci w sumie, czasem na jedne, pierwsze. No i co ta kobieta dalej zrobi? No będzie musiała żyć z zasiłku. Więc będzie to jakaś taka generacja kobiet, które będą już przyzwyczajone do tego, że właściwie państwo powinno dawać na życie. No bardzo marny poziom życia to będzie, bardzo mało ciekawe życie i takie, gdzie kobiety nie będą się mogły realizować. Ja myślę, że się bardzo szybko zorientują, ale dla tych kobiet, które już podejmą te decyzje, to może być za późno. One po prostu już dalej będzie bardzo trudno ponownie wejść na rynek pracy. Sprawa aktywności kobiet, aktywności zawodowej, ale także aktywności społecznej jest zawsze bardzo ważnym tematem podczas kongresów kobiet i tak będzie także i w tym roku. Tak, ja mam nadzieję, dlatego że myślę, że warto kobiety zachęcać do tego, żeby oczywiście skorzystały z tego 500 zł dodatku na rodzinę, ale żeby jakoś to sobie zaplanowały w ten sposób, żeby nie tracić kontaktu z zawodem, żeby rozwijać się, żeby dalej się uczyć, żeby podejmować jakieś swoje pasje, które zostaną im później, kiedy dziecko skończy te 18 lat. Ja myślę, że ta postawa jest konieczna wśród młodych kobiet, również tych, które przyjeżdżają na kongres. Także myślę, że warto, żeby one promowały takie idee w swoich środowiskach. Bo pewnie te, co przyjeżdżają, to prawdopodobnie to już wiedzą. Natomiast te inne, które, że tak powiem, zostały i nie przyjechały na kongres, potrzebują takiej rady, dyskusji, zastanowienia się nad swoim życiem. Uważam, że to będzie ogromna misja do spełnienia. Zapraszamy nieustająco na kongres. Na kongres, 8. Kongres Kobiet.